ze mną w studiu pierwszy gość poza naszymi ekspertami, Oliwia Szarła. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś ze mną nie bez powodu. Za chwilę pierwsza gonitwa uczniowska w tym sezonie, a ty te emocje związane z gonitwami uczniowskimi i nawet wygraną jako młody jeździec znasz bardzo dobrze. Wszyscy pamiętamy na gali zakończenia sezonu twoją radość z tego, że trzymałeś w rękach statuetkę za bardzo udany sezon. Tak, sezon 2020 był bardzo dla mnie udany. Super, 3 gonitwy się udało wygrać. Jedną, co prawda, tylko uczniowską. Resztę z jockeyami w normalnych gonitwach. Ale teraz tym razem właśnie nie zaczynam brać udziału w gonitwach uczniowskich, tylko w normalnych gonitwach. Na razie jeszcze na pierwszą gonitwę uczniowską nie miałam konia. Utarło się mówić, że to te gonitwy uczniowskie są taką ścieżką dla właśnie młodych jeźdźców, żeby startować już na równi z jockeyami. Czy tak było też w twoim przypadku? Znaczy, ja zaczęłam głównie swój pierwszy start od gonitwy z jockeyami, ale co prawda resztę startów już zaczynałam od uczniowskich i tak naprawdę to dla mnie to jest super inicjatywa i dla tych wszystkich uczniów, bo w łącznym takim gronie niedoświadczonych jeźdźców mamy możliwość zdobywania nowych doświadczeń pośród właśnie ludzi w swoim wieku i w takim samym doświadczeniu. No właśnie, jakie to jest doświadczenie? Bo to różnie mówią eksperci o tych gonitwach, bo to też jednak to doświadczenie czy nie różni się? Są jeźdźcy tacy jak na przykład Oskar Nowak, który dopiero zaczyna te swoje starty, a są jeźdźcy, którzy już ścigają się na poziomie właśnie z jockeyami i mają wiele tych startów. Jakie to jest doświadczenie? No właśnie to zróżnicowanie jest też dla mnie może... uważam, że to jest bardzo dobre, bo jednak są też bardziej doświadczeni ci starsi uczniowie, ale także zwykli uczniowie, którzy dopiero zaczynają. I ci starsi uczniowie już powinni tak naprawdę umieć wprowadzić tych młodszych uczniów właśnie i wciągnąć bardziej w te wyścigi i pokazując też mniej więcej ustawienie w tym wyścigu i to wszystko, co tam się dzieje dla tych młodszych uczniów. Nasza oglądalność studia rośnie i coraz częściej oglądają nas ludzie, którzy są zainteresowani wyścigami, ale niekoniecznie z tym środowiskiem związani. Jak zacząć? Jak zacząć swoją karierę na wyścigach? Jak zacząć? Znaczy, to ja przyjść zacząłam, do stajni. Przyjść do stajni. Znaczy, osoby, które chcą zacząć jeździć i tak naprawdę są potrzebne, warto się pytać i warto przyjść na Służewiec chociaż, albo chociażby na Partenicę do Wrocławia. Przyjść po prostu do stajni, popytać kilku trenerów, czy nie potrzebują młodych jeźdźców, nie tylko młodych, ale początkujących jeźdźców oraz też zaawansowanych w sporcie. I spróbować swoich sił tutaj na wyścigach, zaczynając od treningów, a potem tak naprawdę jest budować jakąś ścieżkę do tych wyścigów. A powiedz mi jeszcze, wracając do gonitwy uczniowskiej, bo nie możemy zajrzeć za kulisy, jakie są emocje wśród tych młodych jeźdźców, zanim za chwilę wyjdą na padok i wystartują? Na swoim przykładzie powiem, że te pierwsze starty dla mnie były strasznie bardzo emocjonujące. Miałam problem z poradzeniem sobie tak naprawdę z tym stresem. Przeżywałam to, żeby wszystko, żeby wykonać dyspozycję trenera, żeby pojechać dobrze, żeby się pokazać jakoś bardzo ładnie, żeby zaistnieć bardziej w tym wyścigu i żeby coś pokazać. No i tak naprawdę emocje są bardzo duże. Ciężko to nawet tak naprawdę, jak zawsze to powtarzam, ciężko to opisać, jakie to te emocje, tak naprawdę to serce tak mocno bije przed takim startem, chcę się w to tak dużo włożyć, chcę te emocje, no są nie do opisania, ciężko mi to w ogóle. A co albo kto ci wtedy najbardziej pomógł albo pomaga w takich momentach? No najbardziej tak naprawdę teraz trener, osoba prowadząca, załoga na treningach też dużo pomagała i pomaga nadal. Jockey i inni też są bardzo pomocni, tłumaczą w tych wyścigach przed startami, pomagają ze sprzętem, ze złożeniem sprzętu, bo to też jest trochę ciężkie, żeby dobrze się wyważyć. Wszyscy związani z wyścigami tak naprawdę są bardzo ważni, kibice tak naprawdę też i rodzina. Których nam brakuje teraz, tak, prawda? Jak widzi się tutaj ten cały padok i całą publiczność, to też bardzo miło na sercu osoby, które nam kibicują, też są bardzo ważne do tego, żeby te wyścigi były jeszcze lepsze. A to, że w tej gonitwie wystartują doświadczone konie, to też jest pomocne dla jeźdźców? Tak, oczywiście, że tak. Właśnie nie ma uczniowskich dla dwulatków, tak zwanych dla młodych koni, tylko są dla tych starszych koni, które już umieją tak naprawdę zachowywać się w tym wyścigu, umieją zachowywać się podczas startu i podczas maszyny, więc
dużo to pomaga, mniejszego stresa człowiek ma, jeżeli ma spokojnego, doświadczonego konia. Na naszych ekranach widać teraz oficjalny wynik gonitwy drugiej, Aliat Al-Khalediya na pierwszej pozycji, tutaj bez zmiany oraz czas, minuta 55 i 0,02 sekundy. Jeszcze powiedziałaś o jednej ważnej rzeczy, bo rzadko zwracamy uwagę na te osoby, ale te, które prowadzą konie, to też jest bardzo istotna osoba u twojego boku, która jeszcze na koniec, zanim wypuści cię na zieloną bieżnię, może powiedzieć kilka słów otuchy. Dokładnie. Ja właśnie w tamtym tygodniu poprosiłam bliską mi osobę Norberta Wójcika, który, do prowadzenia, bo tak naprawdę ta klacz była bardzo ciężka do jazdy i do samego prowadzenia. Dosyć nerwowa, więc poprosiłam zaufaną osobę, żeby mnie mogła doprowadzić do tego wyścigu. I co okazało się bardzo szczęśliwą, bo, ponieważ tą gonitwę wygrałam. I tak naprawdę dla podziękowania dla Norberta za taką pracę, chociażby poprowadzenie do tego konia do wyścigu są ogromne. Często to są ludzie, którzy na co dzień jeżdżą na tych koniach i bardzo dobrze znają je ze stajni również. Tak, starają się na treningach. Ja właśnie zaraz też będę lecieć prowadzić swojego ulubieńca z poprzedniej stajni, bo no, przywiązałam się do niego i teraz dalej obserwuję jego starty i jego treningi. No właśnie, powiedz, z poprzedniej stajni, zmieniłaś stajnię. Co u ciebie w ogóle tak na początek sezonu 2021? Zmiany. Właśnie. Myślę, że też ja potrzebowałam takiej zmiany, troszeczkę zmieniałam swojej perspektywy widzenia. Dostałam nowe możliwości u pana Piotra, u trenera Piotra Piątkowskiego, dzięki któremu mam teraz szansę dużo więcej się nauczyć podczas jeżdżenia chociażby wyścigu, bo to jest stary, bardzo doświadczony jockey. Super trener, bardzo w porządku wobec osób, które u niego pracują i wobec jeźdźców wyścigowych. Bardzo dużo ma za sobą wiedzy i doświadczenia, więc bardzo dużo też się nauczę i daje mi też duże możliwości, jak na ucznia mam możliwość już dużo jeżdżenia i na dobrych koniach, chociażby też na treningach i wyścigach. To jest też ważne, że on zna perspektywę z siodła. Tak, i zupełnie inaczej pracowałam z kilkoma trenerami, ale teraz zupełnie inaczej widzę to, jak mi sam jockey, stary doświadczony jockey, mówi dyspozycję i zwraca uwagę w wyścigach i co się tam dzieje. A powiedz, zobaczymy się jeszcze w gonitwach uczniowskich w tym sezonie? Tak, po prostu ta sytuacja wyszła taka, że nie miałam konia. Śmieję, że czempion po prostu takiego konia nie dostał, ale po prostu nie mieliśmy u nas w stajni takiego konia, takiej grupy. Powiedziałaś o swoim ulubieńcu z poprzedniej stajni, to jeszcze na zakończenie naszej rozmowy. Powiedz, masz w nowej stajni nowych ulubieńców? Tak, oczywiście, że mam, chociaż nie jestem jeszcze aż tak z nimi związana jak z tamtymi poprzednimi. Oliwia, mocno trzymamy za ciebie kciuki w tym sezonie i będziemy cię obserwować. Dziękuję, że byłaś z nami w studiu.